Często nam się wydaje, że ludzie żyjący w starożytności lub w średniowieczu mocno się od nas różnili, ale nic bardziej mylnego. Możemy śmiało przyznać, że w wielu aspektach albo byli nam równi, albo nas nawet przewyższali, co niestety świetnie widać, kiedy patrzymy na rzymskie drogi, których symbolem jest taki oto kamień milowy. Oczywiście drogi nie są rzymskim wynalazkiem. Od najdawniejszych czasów formowały się właściwie same. Bo jeśli jakaś zbiorowość naraz przechodziła jakimś szlakiem, potem wracała, to ślady ich stóp, kopyta koni i koła wozów naturalnie formowały taką drogę. Dopiero później ktoś wpadł na pomysł, aby ją nieco utwardzić, zakonserwować albo na przykład wyłożyć drewnem, jak to robiono w Szwajcarii. Ale żadne z tych rozwiązań nie może równać się z tymi rzymskimi. Bez wątpienia królową rzymskich dróg była piękna Via Appia, która została tak nazwana od imienia jej budowniczego Appiusza Claudiusza. Tak narodził się rzymski zwyczaj nadawania drogom imion jej nadzorców. Gdyby przetrwał do dzisiaj, to zamiast A2 mielibyśmy Via Culcicus, ale wtedy nikogo taka praktyka nie denerwowała. Via Appia prowadziła z Rzymu do Capui, a później została jeszcze przedłużona nawet do Brindisi, do portu, który otwierał Rzym na świat wschodni. Po co takie drogi w ogóle budowano? Dawniej mówiło się, że chodzi o to, aby stolica zachowała kontakt ze wszystkimi swoimi prowincjami. Ale w nieco mniej romantycznej wersji chodzi przede wszystkim o umożliwienie szybkiego przemarszu wojskom, które na danym terenie szybko mogły zaprowadzić porządek. Oczywiście z drogi korzystali również cywile, tak jak jest to obecnie. Podróż była umilana przez drogową infrastrukturę, która wcale nie jest współczesnym wynalazkiem. Starożytni znali takie cuda jak postoje, miejsca dla wozów, czy nawet warsztaty serwisowe i minęło bardzo dużo czasu, zanim Europa znowu sobie o nich przypomniała już po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Zresztą Via Appia była urozmaicona w o wiele bogatszy sposób. Na przykład propretor Marek Crassus wzdłuż właśnie tej drogi nakazał ukrzyżowanie 6000 uczestników powstania Spartakusa. Ktoś zapyta, dlaczego to zrobił? Z tego samego powodu dzisiaj przy drogach mamy krzyże czy znaki drogowe. Za ich pomocą władza nas informuje, zwolnij drogi kierowco. I tak samo Marek Crassus takim dość radykalnym czynem informował, aby nie występować przeciwko porządkowi publicznemu. W jednym i w drugim przypadku jest to jakaś forma komunikatu. Skoro jesteśmy przy temacie infrastruktury drogowej, to nie możemy pominąć tematu kamieni milowych. Dzisiaj, mówiąc kamień milowy, mamy na myśli jakiś przełom, jakiś ważny etap projektu. Dawniej mniej więcej znaczyło to samo, bo śmiało możemy powiedzieć, że był to jakiś etap podróży, coś, co zastępowało dzisiejszy słupek drogowy. Oczywiście była tam ważna informacja, bo między jednym kamieniem milowym a drugim była precyzyjnie jedna mila rzymska, czyli 1478,5 metra. Ale oczywiście informacji było więcej. Przede wszystkim na kamieniu milowym była nazwa drogi i w czasach Cesarstwa Rzymskiego również informacja, za jakiego cesarza została wybudowana dana droga. Gdybyśmy ten obyczaj przenieśli do dzisiejszych czasów, to na jakimś nowo otwartym odcinku autostrady A2 musiałby być sporej wielkości słupek z napisem oddane za cesarza Donalda Tuska. I możemy sobie żartować, ale tak naprawdę ten zwyczaj w jakiejś formie przetrwał, bo być może nie na słupkach, ale rządzący podpisują się pod drogami, przecinając wstęgę w czasie uroczystego otwarcia. Poza tym na słupkach były wypisane jeszcze inne informacje, na przykład o tym, ile kosztowała ta droga, kto za nią zapłacił, czy jak ją wybudowano. I to też nie za bardzo się dzisiaj zmieniło. Kto jak kto, ale Polacy bardzo dobrze wiedzą, że największym problemem bywa wytrzymałość drogi. Jak z tym było przy okazji dróg rzymskich? To jest niewłaściwie zadane pytanie, bo powinno ono brzmieć, jak jest z tym przy okazji dróg rzymskich, bo bardzo często zachowały się w niemal niezmienionym kształcie albo dały podstawę innym drogom. I pomimo tego, że nie wszystkie drogi w starożytności składały się z warstw tłucznia, zaprawy, żwiru, a na samej górze z takich bardzo wytrzymałych, imponujących, gładkich kamieni, to musimy przyznać, że taka rzymska konstrukcja
potrafiła w nienaruszonym stanie przetrwać przez bardzo, bardzo długi czas. Niestety, nie wszędzie ta tradycja się zachowała. Skoro Rzymianie poświęcali tak wiele czasu i energii na zbudowanie drogi, to od razu pojawia się pytanie, czy pobierali za to opłaty. Nie. Zbudowanie i utrzymanie drogi leżało po stronie państwa. To więc na pewno w zamian za to jakaś forma starożytnej policji nieustannie kontrolowała ruch. Również nie. Jeśli na drodze pojawiało się zagrożenie, to najczęściej radzili sobie z nim miejscowi. Więc na pewno starożytne drogi były tak bardzo kręte i wąskie, że jakakolwiek brawurowa jazda po nich po prostu nie była możliwa. Również nie. Kiedy popatrzymy na ówczesne mapy, to widzimy, że standardem były bardzo proste drogi. To była zresztą zasada, którą realizowano nawet za cenę konieczności zbudowania mostu, przeprawy czy jakiegoś wąskiego przejścia w górach. Więc została nam tylko szerokość. Tutaj możemy śmiało ją wyznaczyć na około 4 metry. To oznacza, że dwa wozy spokojnie mogły się minąć. Nie mówiąc już o drogach, które były szerokie nawet na 15 metrów. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego te wspaniałe trakty ulegały dewastacji głównie w wyniku działań miejscowej ludności, która te piękne głazy, które wcześniej tworzyły drogę, używała do tego, aby konstruować swoje domostwa czy inne budowle. Ten fakt w połączeniu z innymi, współczesnymi wydarzeniami bardzo dobrze udowadnia, że tak naprawdę niewiele zmieniło się od czasów antycznych. A szkoda, bo dobra ludzkości, państwa, w którym mieszkamy, czy nawet najbliższego sąsiedztwa powinny zawsze cieszyć się naszym szacunkiem.